Ten wywiad, panowie, spowodował, że taki rów niechęci między Łodzią a Warszawą jeszcze się pogłębił. Od tego momentu i piłkarze Widzewa zaczęli wychodzić na Legię w zupełnie inny sposób umotywowani. Kibice również zaczęli traktować Legię inaczej. Tak, pamiętajmy o tym, że te antagonizmy były, a z czego to się brało. Ze względu na to, że w latach 60., 70., początek 80. Nie było takich transferów, że zawodnicy przechodzili z klubu do klubów. Kluby, pamiętajmy, były sponsorowane przez kopalnie, przez stocznie, przez policję, przez wojsko. I pamiętajmy o tym, że to były czasy, kiedy Legia była tym klubem, który korzystał, zabierał najlepszych zawodników do swojej drużyny na okres służby wojskowej. Wielu z nich zostawało, także Legia nie była lubiana i nie ma co się dziwić, prawda, że kibice byli źli, że najlepsi zawodnicy byli zabierani bez kwoty odstępnego i w sposób taki brutalny. Więc to identyfikacja kibiców ze swoimi zawodnikami była dosyć spora. Pamiętajmy o tym, że w Widzewie grało większość widzewiaków albo zawodników, którzy grali w ŁKS-ie, którzy nie łapali się w Łodzi, w ŁKS-ie, niechciani byli w innych mniejszych klubach i tutaj, prawda, spisywali się znakomicie. Także poza tym Warszawa zawsze dawała ludziom chyba więcej możliwości zawsze jako stolica, czy praca, czy większe zarobki, więc trzeba przyznać, że z tych innych miast osoby patrzyły troszeczkę z zazdrością, więc ta sytuacja, że Legia zabierała tych zawodników, no powodowała, że Legia nigdzie nie była lubiana i no jedynie zawodnicy Legii mogli na Łazienkowskiej słyszeć gorący doping. Ale Łódź się dowartościowała, bo Łódź była w stanie wyłożyć te 21, czego nie zrobił żaden inny klub w Polsce, więc nie mieli powodu. Nieżyjący już prezes Ludwik Sobolewski mówił później, że na Dziekanowskim to on jeszcze sporo zarobił, bo nie dość, że zgarnął około 50 milionów, jak gdzieś w prywatnych rozmowach przekazywał. Za powrót. To jeszcze nie wiem, w jaki sposób zostało to ujęte do Łodzi przed Wiesław Cisek, jak pamiętam wtedy. Ja może jeszcze zdradzę jeszcze jeden taki sekret, że największą taką satysfakcją dla mnie było, że po roku gry w Legii zadzwonił do mnie właśnie Bronisław Waligura, trener, i mówi, czy moglibyśmy się spotkać z prezesem Widzewa i właśnie jego osoba. I spotkaliśmy się w Nowotelu w Warszawie na 17 stycznia. I właśnie, co ciekawe, dostałem propozycję powrotu do Widzewa. No warunki były naprawdę szokujące, ale co największą satysfakcję mi sprawiało, że była rozmowa o tym, że wokół mnie chcą znowu budować zespół, że jednak ten okres, w którym 2 lata spędziłem w Widzewie, tak naprawdę nie był zły i nie pozostawiłem aż tak, że inaczej byłem odbierany, że nie wszystko to, co mówiłem, było kompletną bzdurą, że no bardziej tu chodziło w moim wypadku o to, że o sport. I tak jak chciałbym powiedzieć, że to uchylenie szyby, to co było powiedziane, to nie było skierowane do kibiców, do społeczeństwa, które w Łodzi mieszka. To było raczej była to przeniesienie do tego, że będąc w szatni, będąc na meczach, jest naprawdę atmosfera, jest to gęsta, że jest to jak bycie w wulkanie w tym wszystkim, plus trzeba było skoncentrować się na grze, prawda? Jeżeli coś robimy, coś ponad przeciętność, musimy no być, głowę mieć czystą, oderwaną od pewnych takich jakichś przyziemnych spraw, nazwijmy to. Także to była największa satysfakcja. Po roku Widzew przyszedł i mówi, proszę bardzo, chcemy, żebyś wrócił, co? To było raczej no niemożliwe.